Trolls Movie kanał na YouTubie. Nie miałem zamiaru promować mormonizmu, tylko promować informacje. Od dziecka interesowałem się dziennikarstwem. Dziennikarstwo też było i nadal jest moją pasją. Komunikacja, rozmowa, poznawanie. A dziś krótko chcę się podzielić wiedzą o tym, czego nie wiem, tak? I może jest dobrze, że nie wiemy. Żeby było jasne. Nie jest to wideo, w którym chcę w jakiś sposób, nie wiem, popisywać się swoją pokorą. Jeżeli chciałbym się popisywać, to się popisuję. Jeżeli miałbym być pokorny, to mówiłbym prawie w ogóle albo nic. A dzisiaj nie dopowiem. Wiecie, komunikacja moim zdaniem jest postulatem. Nigdy nie jest pełna, bywa skuteczna i to dobrze. Zwłaszcza kiedy się robi zakupy, bo trzeba coś zamontować w mieszkaniu. Albo coś komuś przekazać, ale tu już się pojawiają problemy. Gdyby komunikacja nie była tylko i tylko postulatem, ale byłaby czymś zawsze dokonanym, pełnym, język w ogóle by się nie rozwinął. Ani ten, o którym mówimy, ani żaden inny. Przecież wszystko było powiedziane i jasne. Co więcej, o tym, że komunikacja jest postulatem, najlepiej świadczy fakt, że gdy tylko kogoś poznajemy, przypisujemy mu intencje, ba, jakimś cudem wiemy, co ten człowiek sobą reprezentuje, kim jest i co uważa. Słuchamy go tak poprawnie, a potem wychodzimy upewnieni co do swoich przekonań. Wiemy wszystko o wszystkich i o tym człowieku też. Komunikacja jest tylko postulatem. Ale to wprawia w życie w ruch. Ten fakt. Wprawia życie w ruch. To właśnie ten fakt. Niepełności, niekompletności komunikacji. Niemożliwości osiągnięcia komunikacji, porozumienia sprawia, że rozpadają się rodziny, by powstały nowe. Rozchodzą się przyjaciele, by znaleźć nowych. Nasze rozmowy zawsze będą urwane. Nasze przyjaźnie niedokończone, a marzenia przerwane. I tak już będzie zawsze. A ci, co po nas zostaną, będą je kontynuować w sposób równie niepełny. I tak wygląda nasza przygoda duchowa i przygoda z Bogiem. Od maleńkości człowiek bardzo, bardzo wiedzieć chce wszystko, jakież to piękne. Śmieją się ludzie dzisiaj z wieków średnich, ale ten właśnie czas to był taki dumny czas bardzo często. Myślę tutaj o wieku XIII i XIV. Teolodzy, ale też naukowcy, zwykle związani z kościołem katolickim, rzymskim, chcieli mieć wszystko wyjaśnione. Nauka tworzona przez ludzi innych wiar i ateistów ma ten śmieszny, taki pobożny, śmieszne, pobożne zboczenie, że wyjaśni wszystko. To, co się jej na pewno daje, to jest to, że wbije człowieka w dumę. Bywa skuteczna, ale tylko bywa. Komunikacja i wiedza. Rzadko kiedy człowiek pozwala sobie na milczenie. Robert Sarach w swoich publikacjach, kardynał Kościoła katolickiego, przypomina o tym, jak potężną bronią jest milczenie.
jak swoim orężem, jak nieprawdopodobnym narzędziem zdobywania wiedzy. Przyznanie się do niewiedzy, do tego, że jest się malutkim i niepełnym, daje pole do popisu. Przekonanie o swojej wiedzy, ja nie mówię o niemalności, wiedzy w danym zakresie, sprawia, że człowiek zostaje sam. I w pewnym momencie spotyka się z sytuacją, której nie jest w stanie zrozumieć. Wtedy traci przyjaciół. Może pocieszyć się jeszcze swoją wspaniałością, ale na krótko. Pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Konstanty Wiezowski, wspaniały polski publicysta, w swoim artykule Tajemniczy chrzest za zmarłych, co do którego moje wyznanie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych, niech ostatni jest przekonany, że wie, do czego służy. Powiedział taką jedną rzecz, jako osoba innej chrześcijańskiej wiary. W tym właśnie artykule. Warto pozwolić sobie, o ile nie powiedział tam, musimy pozwolić sobie na przyjęcie do wiadomości, że są w Pismach Świętych rzeczy nieokreślone. Mówię, że twórcy katechizmów, katecheci, duchowni nie powinni określać spraw duchowych, nie powinni o nich rozmawiać i pokazywać jako zupełnie niejasne. Ale na Boga trochę spokoju i pokory. Jeśli nie Bóg, to wam w życiu udowodni, że jesteście w błędzie. Tak naprawdę historie o tym, co się dzieje po śmierci, nie koją. Działają, jeżeli na kogoś w ogóle działają, na mnie nie. Się interesuje duchowością z innych względów, nie potrzebuję religii tej czy innej do tego, żeby nie koiła, jeżeli chodzi o dojście ludzi bliskich. I w ogóle jest niepotrzebne. Poradziłbym sobie z tą kwestią i bez religii. Ale są i inne rzeczy. Mówi się o istnieniu światów równoległych. Mówi się o przenikających się rzeczywistościach. Kiedyś byłem mrzonkami, a dziś nauka zupełnie poważnie bierze je pod uwagę. To, co kręci mnie i jara w doktrynie mojej religii, jest to, że człowiek potrafi wiele rzeczy zbadać, a nawet wszystko z Bogiem włącznie. I On na to pozwala. Jedna jest jednak bardzo ważna rzecz. I dwa są takie ważne narzędzia poznania Boga i świata. O czym mówił chociażby Albert Einstein. Milczenie i pokora. Przez milczenie należy rozumieć spokój i czekanie. Zakończę taką myślą. Kolejną tajemnicą wiary. Mówi się nami, mówią pisma, że Bóg kocha. Ale obie są religie, jazydy na przykład, które mówią, że w miłości Boga kryje się podstęp. Ja poszedłbym nawet dalej. Bóg nas najpierw, nas ludzkość, nasz Ojciec w niebie, a tak o nim myślę i tak myślę o naszych niebiańskich rodzicach. Złowili na swoją potęgę, wielkość. Przykuli uwagę ludzkości do swego autorytetu, tak jak małe dzieci do tego autorytetu takiego samego przykuwają ogromni ludzie, rodzice, wujkowie i ciotki.
Potem okazuje się, że można się z nimi przyjaźnić, jak i my możemy zaprzyjaźnić się z Bogiem. Trudna to przyjaźń odpowiedzialna. I myślę jeszcze jedna. Bo czasami to mówienie o tej miłości Bożej trochę nas nie satysfakcjonuje. Słusznie. Jest to pojęcie ludzkie i bardzo kulawe. I tak sobie myślę. A może pójdziemy kiedyś krok dalej? I zobaczymy, że między Bogiem a człowiekiem jest więź o wiele niepotężniejsza, poważniejsza niż miłość. Nawet poważniejsza niż miłość dorosła. Śpijcie dobrze.